Cześć, siemanko, witajcie w Firewing Simulator 13. Jak widzicie, dzisiaj akcja Kiżonka. Na mapie oczywiście PGR Pomorze. Znaczy Agro Pomorze, przepraszam. To jest mapa Agro Pomorze V5.5, jakby ktoś szukał. Do FSA 13 oczywiście, dzisiaj Kiżonka. Tam stoi druga sieczkarnia i John Deere. Myślę, że zrobię sobie jeden kurs. Jeden kurdy szwarem i drugi John Deere'em. No to dość długo się napełnia, więc 19-17 ich zacząłem. No dobra, no to myślę, że jeden kurs dość farem, drugi John Deere'em zrobię i będzie gitara na ten odcinek. Bo to jest taki krótki odcinek, tam nie wiem, z 20, jak wyjdzie 20 minut, to będzie 20 minut, jak wyjdzie 30 minut, to będzie 30 minut, to tyle, tak? Niestety jestem sam. Bo fajnie by było, jakby ktoś jeszcze był, bo drugą sieczkarnię by ogarnął, no ale... Nie prosiłem nikogo, bo wiecie, jak to jest. Chciałem to też szybko, chcę to szybko nagrać, no bo mam 40 minut, można powiedzieć. Film o tym. No i dobra, tutaj wszystko jest. Byleby sieczkarni kursu nie zajechać. Znaczy kursu. Chodzi mi o to, żeby mu nie zajechać na header. Nie wiem, czemu on tak cofnął. Ale może coś... Po prostu ze mną jest nie tak. Nie wiem, co kolega tutaj ogarnia, ale... To delikatnie... się zgubił, przyjaciel. Jest naokoło, jest naokoło. Wiadomo, na ten autokomuj to tak działa, nieraz działa, nieraz nie działa. Akurat teraz był taki moment, że się zbugował. Czy po prostu nie wiem, czemu się ta sieczkarnia zbugowała i tyle, tak. No nie powiem wam dlaczego, no bo nie wiem tego. No stary, dobry farmik, tak. Ale ja lubię sobie czasami w niego pograć, tak o, wysilować sobie bombę. To jest mniejsze pole, dlatego sobie też wziąłem pole, no bo jest blisko do gazowni, tamto też jest blisko, no bo do gazowni albo krówek to woli. Na tym mapie są krowy i w sumie do gazownia to jest jedno i to samo. Bo to jest połączone, więc... Pierw koszę sobie to mniejsze pole, to drugie mam też zacząć już dookoła objechane. Oczywiście cosplaya mam wyłączonego, bo nie wiem, albo się gryz... Nie wiem, coś tutaj mi się rozwaliło w tym farmingu. A? Właśnie nie wiem dlaczego. Wcześniej grałem normalnie na cosplayu, ty. Nie wiem, coś tutaj musi być z tym save'em prawdopodobnie. Ach, zrąbane. Bo cosplay był? Bo ja teraz oczywiście na multi sobie postawiłem serwer. Bo na Kiżonce prawdopodobnie na multi będzie stał. Na live'ie. Bo ewentualnie, chyba na multi. Zależy, czy ktoś będzie chciał ze mną zagrać, czy nie. Jeżeli nie, to ewentualnie na singlu sobie go postawię, wtedy będzie wiadomo, cosplay to... Czy jakiś kurs bym sobie nagrał na tym drugą sieczkarni i tyle, tak? Na dwie byśmy latali, ja bym sobie jeździł dość farem, a by sobie tam jeździł... Tam by sobie jeździł John Deere i na przykład jakiś jeszcze ciemnik. Nie będę mówił jaki, bo nie wiem. Może drugi John Deere, bo też mam. Nie wiadomo, na dwie sieczkarnie byśmy sobie ogarniali. Ale zobaczymy, zobaczymy, no. 4 minuty minęło odcinka, czy tam 5? A ja mam 40%, 40%, czyli 10 minut jedna przyczepa? No to tak jak mówię, 20 minut będzie. No w sumie teraz coraz krótsze te kółko będą, no to tak... W sumie nie wiem, bo to trochę więcej kręcenia teraz będzie. Zobaczymy, no. Oczywiście odjechać jak najdalej tutaj od niego. Tutaj raz dookoła jest obkurzone. Wszedłem dwa razy dookoła. Jakoś tak. Tutaj jest trochę więcej, bo ja tutaj trafałem sobie, grałem na dwie sieczkarnie, bo stwierdziłem, że na dwie tutaj pojedziemy. Bo na początku była jedna, ale to tak wolno szło. Zresztą nawet widać, jak te procenty sobie lecą, bo to nie jest nawiezione, dlatego nie. Jakby to było nawiezione, to by to dwa razy lepiej dawało, no ale już nie chciało mi się tym bawić, więc... Tak to wyszło.
Na miniaturkę standardowo, po cichu się zrobi, nie? To jest oryginalny Kron, nie jest to z dodatku, bo to z dodatku jest ładniejszy, bo ten z dodatku wygląda w sumie jak z 15 Kron, więc tak to wygląda, nie? Wszystko jest posiane, teraz tego trzeba zrobić kiszonkę i zasieć te dwa pola. Potem znowu można sobie żniwa robić w kolejnym roku. Dobra, 33. 33 tony, tak? 60% jest. Więc no ciekawe, ciekawe. No teraz ten dziwny zakręt będzie taki. Właśnie nie wiem, czy on tu, nie pamiętam jak on to robił. Czy on tutaj cofał? Oj, trochę. Właśnie, trochę za daleko stałem. Czy on, właśnie nie pamiętam, czy on tu cofał, czy od razu wykręcał, ale chyba od razu wykręcał. Tak, jednak dobrze pamiętam, że on tu od razu wykręcał. A coś. Nie, aha, on tak to robił. Dobra, no. Wiadomo, no trochę nie podoba mi się to, jak to jest robione, no ale. Teraz znowu taki tutaj dziwny, taki ten będzie, taki jęzorek jakby. No ale dobra, no niech już będzie, nie? Właśnie, że robotę robi na pewno jest lepszy niż oryginalny pracownik. Z oryginalnym pracownikiem tego pola nie skoczył tak ładnie. Ewentualnie bym musiał zrobić po trzy poprzeczniaki od rowów wszędzie dookoła, tak? I wtedy po długości na prostym bym go ładnie puścił, tak? No to wiadomo, tak. Nie. Myślę, że tutaj puścił po długości, to nawet nie wiem, czy by trochę lepiej. To nie, nie no, w sumie tak samo wyszło. Tak naprawdę, tak samo wyszło, tylko żebym po prostu linii jechał nie dookoła i tyle. Ale dobra, no. 55 ton to przepomają, 40 już nakoszone, więc 15 ton jeszcze. No i pewnie, tak jak mówiłem, no wyjdzie te 20 minut odcinka i będzie gitara, nie? Będzie wszystko gra i buczy, jak to się mówi. Ja tutaj zostawiłem sobie save'a po ostatnim graniu, bo nic tutaj dalej nie grałem. A grałem tu chyba. Ej, była kiszonka na Hellblade'a, nie wiem kiedy to było. Był chyba październik jeszcze. Albo listopad. Początek listopada to musiał być, albo koniec października, jakoś tak. Tutaj widzicie, no tylko ścieżkarnią wyjechałem, nawet nie dojechałem do końca już. Tylko wyjechałem tą drugą ścieżkarnią, żeby mi nie przeszkadzała i tyle. No bo raczej dwóch ścieżkarni nie dałoby się ogarnąć na jedną przyczepę. Chyba. Chociaż. W sumie dałoby się, nie? Ale dobra, nie będę kombinował. Bo w sumie dużo roboty byłem do ogarniania wtedy. A ja wiem jak to zrobić. Dobra, ja wiem jak to zrobić. Po prostu musiałem zasieć karnym ciągnikiem, a druga by ładowała od boku, nie? W sumie tak z Rafałem nieraz robiliśmy. Że staraliśmy się pojedynczo jeździć sieciarnią, że każdy swoją miał, tak? Ale nieraz. Jak były za blisko siebie, no to dwie sieciarnie sypały na jedną przyczepę i tyle. No, jeszcze ten przejazd tutaj poprzeczniaki powinno być pełno. Tutaj tylko John Deere. Ubrań wyrąbane w to. Nie interesuje mnie to, co tam będzie. Może nawet być i UFO do orki. Dobra, 27. No tak jak mówiłem, na no 10 minut. Dobra, jeden zestaw pełny, tak? Teraz drugi Jandira będzie nakoszony i tyle. No widzicie, to jest strasznie blisko na kilometr. Widzicie te chopki w farmingu 13, to coś pięknego, nie?
Po prostu do asfaltu, troszeczkę wyżej niż pole i... Tutaj są dwa kółka zrobione. Dwa kółka tam są zrobione. Dookoła pola, więc tam też nie ma za dużo skoszone na tamtym polu. Więc to najpierw będzie co robić. Tu jest jeden pełny zero coś prawie. Znaczy no nie wiem czy pełny, ale... Jeszcze drugi jest taki, ale tutaj... Oj! A to przez to, że on... A ja mogę zobaczyć ile jest w lecie? Nie, muszę zrobić tak, nie? Nie alt 1 tylko. A tu 5% dopiero jest. Eee, to luźna guma. Tu jest 900 ton, to jest właśnie już nasaplowane. Nie wiem, czy w sumie na takie zasady to powinno się z przodu sypać. Taki silos powinno się z przodu jechać i spychamy i to wszystko wpychać, no ale... Dobra, trzeba to wyłączyć, bo tam jest litania do... nie wiem do kogo. A ta litania jest przez to, że mam mod... Właściwie tylko... Oj! Chyba zauważyłem na tym save'ie coś, tu jestem, tak? Że tutaj coś, jakiś mod się gryzie z... Z moim pięknym inspektorem, bo tak bym miał, o tak bym miał chudy, a tak mam teraz tylko 3 chudy. Czyli od pojemności, od paliwa i od prędkości. W sensie nie właśnie, no tam pieniądze i to tam wiadomo, nie są ważne akurat, ale... Ale godzina jest na przykład ważna w grze. A tak mam teraz, no dobra. Wyrąbane to. Teraz słyszałem, że odpalił, w sumie nawet widziałem, bo... Bo znikła mi ta ikonka, o, widzicie? Po prawej tej sieczki, o. Szukałem tego słowa. Tu chyba jedynka była. O, dwójka? Tak, to była dwójka ustawiona. Widzicie, to musiałem jechać czwórką, bo oryginalny ciągnik, a tutaj już... Tutaj już muszę jechać dwójką. Co prawda nie ma 30 na godzinę na drugim biegu ustawionym, ale... Nie, to jest ewidentnie jakiś problem w tym miejscu. Że on chce znowu te kółko robić, czy tam gdzieś jechać, nie wiem gdzie. Więc muszę tutaj koledze dopomóc trochę. Widzicie? Teraz sobie na strzałkach kręcę, normalnie, kręcę strzałka w prawo i kręcę, a teraz kliknę A i jadę w lewo. I tak. Takie to są technologie w tym farmingu. Nie no, w sumie 22 mogę tak samo sobie ustawić, tak, ale... Ale pamiętam, że kiedyś, o wtedy... Jak miałem rozwaloną klawiaturę, w sensie bardzo mocno demi nie działało, w sumie wcale nie działało tak naprawdę. Ja to zgłosiłem, bo on jeszcze na gwarancji był. No i po prostu wymienili mi całą klawiaturę, bo tam stwierdzili, że coś tam nie stykało w niej. Coś tam nie działało i tyle, tak? W skrócie, coś nie działało i tyle. Po prostu całą klawiaturę nową wymienili. No i od tego w sumie czasu wszystko działa, tak? No ja tak naprawdę wsada używam... Najwięcej. Jakby nie było to w każdej grze w SAT używany. No ale tam czasami strzałki, żeby sobie tam coś kamerą poobracać, tak? No, PTS dosyć... Najczęściej to chyba Escape jest używany. Bo to na każdej grze jest pauza, albo wyjście z niej. Więc tak to wygląda, nie? Aha, jak zrobię tak, to jest deactiver. Dobra. Czyli jak dodam gazu, to muszę znowu i tak dwójkę włączyć. Okej. Okay. Widzicie, no tutaj ja będę kosił 20 minut. Na tym odcinku dwie przyczepy. A ja to tak naprawdę wielki czul tego pola skoszę, nie? Wojra, to zrobię 4 kółka na tym krótkim. Znaczy na tym krótkim, na tym teraz aktualnie, czy jestem. No to 4 kółka. Tam 3 kółka.
Więc tak to wygląda, nie? To powinna złapać rura. Ogólnie to by złapało, nie? Ale... ale jak widać jednak tutaj... farming się rządzi swoimi prawami. Coś może w sumie by nie złapało, bo dość daleko byłem, no ale... ale dobra tam. Wyrąbany. O, i znowu wsada chciałem użyć. No, użyję sobie na szczotkę, bo ja nie chcę trochę tego wsada też obciążyć, tak? Bo po co mam tak piłować sobie tego wsada? I znowu, żeby się rozwalił. To w sumie na WTS-ie mam tak samo, tak? Że mogę sobie albo szczołkami, albo wsadą. W WTS-ie to zależy. Nieraz szczołkami kieruję, nieraz wsadem. Zależy w sumie, nie? Ogólnie gram sam, no to szczołkami sobie jeżdżę, tak? Też nie zawsze. Jak sobie gram sam, to najczęściej strzałkami sobie kieruję. No bo nie muszę klikać myszki, żeby sobie odpowiadać komuś. A lewą ręką na strzałkę tak trochę dziwnie się gra. No bo wiadomo, ja mam mikrofon na Discordzie na przycisk ustawiony, więc ten jeden dodatkowy guzik na myszce potrzebuję. Tutaj tak sobie teraz myślę, że mógłbym sobie na prawy kontrol ustawić, to tylko strzałek, tak? Na gadanie, ale to... wtedy ja bym zapomniał, a tak to na myszce to wiesz, jak sobie klikniesz, to... będziesz wiedział, że jest kliknięty, nie? Myślałem, że on sobie zawróci, a on jednak... to był piękny, takie musi znowu sobie wykosić. No to te dwa przejazdy i ten taki długi, czy ten taki długi, no to teraz zakoszę po prostu. To już będzie skoszone i wtedy będzie już na pewno, naprawdę małe kółko. To będzie te kółka tak szybko lecieć, że będzie zaraz bliżej pola końca, tak? I to jest akurat logiczne, ale... już myślałem, że dogodzi ten kawałek do końca. Ten jedno źdźbełko, co tam zostało. Poczwórne. Bo tak niestety tekstury farmingu wyglądały. Trzymaszcie, że są takie liniowe tak. Są cztery, jest przerwy kawałek. Są nawet na ściernisko to widać. O co mi chodzi. No i to był 2013 rok. No to wiadomo, to wtedy jeszcze... nie było aż tak... nikt na to nie zwraca uwagi, a teraz to by cię wysiąść za takie tekstury, nie? Chodzi mi to, że widzisz, że są takie paski, że są cztery kolby koło siebie? Bo to jest przerwa. 30 cm, nie? I znowu. I o to mi chodzi. Zresztą to nawet dobrze widać teraz, jak jedziesz, że są takie paski. Nawet to widać, ale to tam wiecie. Mamy 2024 rok w sumie, jakby nie patrząc, nie? No mogę tak mówić, no bo to zostały w sumie dwa dni do nowego roku, więc mamy 2024 rok, no to jest, ta gra już ma 10, 12 lat teraz w tym roku będzie. Oczywiście w 2012 była wydana, jakby ktoś nie wiedział. Więc na 2012 w sumie, o, bo w 2012 to było robione. I dobrze to wygląda. Nie ma lipy. Która jest godzina? 19:36. No to 20 minut. No, 20 minut już jest odcinka. Zanim to dokoszę, no to 25 minut będzie, tak? Wysypię i wrócę na pole. Wtedy miniaturkę sobie zrobię. Spoko, no. Tak sobie liczyłem, że pewnie tylko za te dwie przyczepy sobie napełnię. Bo jak sobie przyszedłem i zobaczyłem, że to jest nienawidzione, to sobie przypomniałem, jak to wolno leci. I teraz pewnie znowu będę musiał go wyłączyć, bo ten baran znowu coś odwali tutaj.
wiadomo, jakoś tam sobie leci ta kiszonka, nie? Powolutku sobie do przodu leci, no ale... No. O, patrz, teraz pojechał. Za trzecim razem pojechał dobrze. Tam za czwartym. Za trzecim chyba. My dwa razy go ustawiłem. Teraz na pierwszym kółku, teraz potem na drugim, teraz... No, chyba trzecie kółko to jest. Jakoś tak. No i trzecie i ostatnie w sumie. Bo tutaj resztę już poza odcinkiem będzie koszona, bo na live, zobaczę. Ale pewnie na live. Bo taki był ogólnie plan. Także wtedy będę się sobie na pewno tego cosplaya już ogarnąć. Muszę spróbować go znowu tutaj dodać na multiplayer, tak jak teraz jest. Ale mówię, jak ktoś będzie ze mną, no to wtedy okej, nie będę musiał go dodawać. Bo będzie, wiadomo, ta druga osoba sobie jeździ ciągnikiem. Więc, no. Więc chodź, pomalujmy świat na żółto i na niebiesko. Niestety muszę przez ten sobie przejechać. Bo inaczej by mi się czkarnia nie kosiła. Jakbym sobie pojechał za słupem. Dobra, stanę tu i ona już powinna sobie dokosić. Wiem, że to może zbyt ładnie nie wyglądało, że przez ten słup przejechałem, no... Teraz chyba to jadę tylko do końca tego przejazdu krótkiego tutaj. I powinno być prawie pełno. Zbyt mało to daje, żeby co? Żeby dało pełną przyczepę. No, szukałem tego słowa. Nie wiem, tam jakieś dziwne arabskie rzeczy wyskoczyły. Czy arabskie, no. System gra jest po angielsku oczywiście, tak? Więc jak mogły arabskie rzeczy skończyć, nie? Dobra, jest pełno. Jest pełno. Więc jadę to wysypać i kończymy ten odcinek. No i 100... To 12 ton? 111, sorry, 111 ton. 55 i 55, no to jest 110, no 111 ton na tym odcinku na kosie, więc no dawno, no. Jakby było nawiezione, to bym dużo więcej robił, tak? No ale już bez przesady. Tak będzie dużo tej kiszonki i tak. Jak widzicie, na Jonder jest trochę wolniejszy. Będzie 27 tyka. Jak ja zawsze to robię na live, w sumie nawet nie na live, tylko grałem sobie z Rafałkiem, to leżałem tu na górę i się nawracałem, bo ten widzę jest tak wielki, że tu można normalnie w miejscu nawracać. Ja też widzę, że tu są różne... A czemu ten trigger zniknął? Nie wiem, nieraz zniknie ten trigger, bo może za daleko uciechałem. A ciu, go wie. No, 63% już silosa przecież, więc... Myślę, że milion... Milion 600, coś takiego. 1600 myślę, że może wejść. Więcej tutaj niż chyba niż 1600 tutaj pewnie nie wejdzie. Oj. Też już się słomał, już dla krów stoi. O, tam dokładnie.
Bo w przyszłości będę chciał tych krowy robić, tak? I sobie tutaj rzucać obornik na pola. Żeby mieć obornik. No ja tutaj sobie gram co jakiś czas. Raz na 2-3 miesiące. Ale że jak mi się w sumie chce, tak? Nieraz raz na pół roku, ale sobie przyjdę zagrać, tak? Żeby nie było. No i dobra, nie? Ja dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się i cześć, papa. Pa.